strony Dawid. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie urbex z takich ruin. Jest ze mną Błażej i Kuba. I będziemy wchodzić do tego domu. Dzisiaj już byliśmy i nikogo tam nie było. Lecz idziemy jeszcze raz. Błażej, chcesz tam wchodzić? No. Ty, Kuba, też? No. No to wchodzimy. Najpierw będzie wchodził Kubuś, potem ja. Rzuć butelką na wierzch, żeby sprawdzić. Ja tutaj czekaj, włączę na. Sprawdź bibel. Jak twoja mama to obejrzy. Ona jest na mojego kanału, a po drugie mam prywatny teraz. Mam twarz było widać. Zrób cenzurę. Na snapie jest cenzurowanie. Dobra, to czekajcie, ja tylko wejdę i wracam. Dobra, jesteśmy już w środku. Ty masz telefon, no to ty włącz latarę, bo ja nie mam teraz jak. Serio? Włączaj latarę. I to świeci. Badal! Idziemy na górę, chłopaki. Do piwnicy nie wchodzimy, bo się za bardzo chyba boimy. Tu będzie cenzura, wejdź. Jakby coś. Dla YouTube'a to zrób, wejdź tam. Nie. To jest za dużo. Ty, chłopaki, może zrobimy tak, że jak tu zostawią 10 łapek w górę, to przechodzimy tu, jak będzie już ciemno. A 10. Nie 10. Więcej. A jak 100 będzie? Okej. Okay. 1000. Nie, to jak będzie 100 łapek w górę, to wchodzimy tutaj i ogólnie no w nocy, no po prostu w nocy. Ale to teraz wychodzimy i może nagramy, jak ten budynek wygląda. Nie. Chłopaki, mi się wydaje, że tutaj już chyba ogólnie menele się stąd wyszli, bo jakby mi się tak wydaje, że jakby chciałoby się im wchodzić przez tą dziurkę. No, wchodził raz, no, jak tu siedzieliśmy. Chodźcie, Kuba, uważaj. Kurde, szczeliłyśmy tym krzakiem w mordę. Idziemy. I nagramy sobie, jak wyglądają te ruiny. Tutaj zero kalera, to nie będzie. Ale to nagramy jakby za tego płotu, chłopaki. Czemu za płotu? No to bo jakby ja mam tego dużego selfie-sticka i od przodu na przykład moglibyśmy też nagrać. I idziemy, tutaj sobie teraz wyjdziemy przez tą dziurę, co tutaj jest. Bo tą dziurą też wchodzi sobie menelnia. Ale Kuba mówi, że jakby on nie chce tutaj przebywać, bo tu jest za duża menelnia jak na jego gust. I teraz poczekajcie, ja wam pokażę już z większej wysokości to. Zobaczcie. Tłumaczcie. No ale ja czekacie, jestem jeszcze na wyższy murek i tu macie ten dom, jak od babci Greni. Tam są jakieś place zabaw, tu są chłopaki. Spokojnie, Kuba, to będzie cenzura. Wiesz? Tak, no spokojnie. Worek. Gucci. Ogólnie. Ej, chłopaki, tam ktoś chyba w oknie był. Nie. W oknie. No jakby włosy widziałem. No kurde, włosy widziałem, zobaczę to jeszcze dokładnie na nagraniu. Ale widziałem włosy. Ej, chłopaki, co wy na to, że jakbyśmy poszli teraz na tory? Ja mogę iść. Wchodzisz tam, Byby? Nie. Nie rozwaliło.
samo też chodzi, więc się nie dziwię. Czekajcie, ja też sobie rzucę, ale tu Bybi, potrzymasz mi nagrywanie? No. Tutaj jestem ja, cześć. Nie dorzuciłeś nawet. Czekajcie, ja tam wejdę. Mi bardziej na dół tak? Weszło. Okej. Serio? Walnęło w to, a się nie rozbiło. Tak. Ja pierdolę. Tak. Ej, chodźcie. Patrzcie, tam jakaś stara baba idzie na rowerze. Więc aktualnie idziemy sobie jakby tam na tory. Tam na tory pójdziemy tam. Idziemy? Spoko. Ty nie blokujesz, że cenzurę masz robić? Nie, umiem robić cenzurę. Mam taki, taką nawet aplikację do robienia cenzury. Czekaj, potrzymaj mi nagrywanie, ja tylko zawiążę buta. Tak. Daj. Bardzo sensowne wiązanie buta. Czekaj. But. I zjebany tylko. Wiem, ja jestem zjebany. Du. Czekajcie, bo tu mi chłopaki powiększają ekran. Nie wolno tak robić. Jestem na dworze, ale zobaczymy, jutro wyjdę. Albo pojutrze, bo dzisiaj idę na działkę. A ty nie jesteś na dworze? Władzę. A gdzie jesteś? Idziemy na tory. No, na PKP jak jest, to idziemy wejdziemy na górę przez płot, przejdziemy jeszcze tam będziemy. Więc jak widzieliście, Kuba właśnie rozmawiał przez telefon. My już chyba ten film będziemy kończyć, bo już mi powoli siada bateria w kamerze. Także widzimy się chyba już... w telefonie. Dla mnie to jest kamera. Także następny odcinek już za 2 dni. Nagrywasz zostaw... Zostawcie suba, łapkę w górę, jakiś komentarz, a my pójdziemy sobie tam i... No i następny filmik będzie za 2 dni, też z chłopakami, tu był Kuba, tu był Błażej, dlatego widzimy się już za 2 dni, cześć, siemanko, pa, a właśnie, zostawcie suba na kanale, łapkę w górę, Orlowski, wbijajcie na mojego Instagrama, Dawid, podłoga, Dawid, podłoga, XX i tam wam się pojawi moje zdjęcie i... No po prostu cześć! Widzimy się już w następnym odcinku. Nara. Ta-da-da-da! Jednak is the prank, bro! Pójdziemy sobie teraz tam. Aha, że tu! Okej, dobra! To czekajcie, cięcie małe. Dobra, jesteśmy już. Idziemy sobie po takich ładnych kamykach. Pójdziemy z chłopakami. Tu jest Kuba, tam jest Błażej. Chodzimy. O kurde, ale krzaczory. Krzaczory. Dobra, jesteśmy. Idziemy teraz tu do góry. Musimy przejść przez taką przeszkodę i widzimy się już po drugiej stronie. Dobra, jesteśmy już na torach. Tam są pociągi. My szybko przechodzimy przez tory. Ła, walnąłem się w kostki. Szybko przechodzimy. Dobra. Chłopaki zmęczeni. Chłopaki nie zmęczeni, ja też. Idziemy dalej.
Idziemy tędy. Tutaj zaś są tory. Przechodzimy jeszcze raz. Jesteśmy tu. Patrzcie, co tam się dzieje. Tam jest całe miasto. To byłoby źle, jakby mi teraz telefon wypadł. Ale tam jest całe miasto. Tam są chłopaki. A my idziemy dalej. Ej, Kuba! Za ile będzie lila? Spoko, to będzie i tak cenzura, więc możesz twarz pokazać. Boże, pokazuję. Nie, chłopaki, jest na spokojnie, będzie cenzura, bo... Dobrze, dobrze. Tam jakiś frajer kazał nam zejść z torów, przez to jakiś frajer. Patrzcie, tam się stoją pociągi. Tam jest jeszcze coś takiego. A Kuba się powoli już wścieka. Możemy iść do opuszczonego budynku, gdzie jest dużo butelek. To będzie już na tyle z tego odcinka, jednak już naprawdę kończymy. Cześć, pa, czołem. Zostawcie tego suba i łapkę w górę, bo jak będzie tutaj chłopaki... 100 łapek w górę. 1000 łapek w górę, to my wtedy wchodzimy do tych samych ruin, ale wtedy do piwnicy i spędzimy tam noc. Błażej przychodzi.